Proszę Państwa, minęła właśnie kolejna październikowa, tym razem miesięcznica smoleńska. Może nie byłoby warto odnotowywać tych liturgicznych ceremonii, gdyby nie deklaracja pana prezesa Kaczyńskiego, właściwie dwie deklaracje. Po pierwsze, pan prezes Kaczyński oznajmił, że no jak się skończą te miesięcznice na 96, a więc w kwietniu przyszłego roku, no to mamy dwie możliwości. Albo poznamy prawdę, albo przeciwnie, nie poznamy prawdy, tylko się dowiemy, że prawdy poznać nie można. No to też jest jakaś tam informacja. Rozumiem, że to jest też wskazówka pana prezesa Kaczyńskiego dla złowrogiego Antoniego Macierewicza, żeby już jakiś tam konkluzję z tą komisją, też doprowadził do konkluzji w komisji smoleńskiej, ale niezależnie od tego, która możliwość się ziści, to znaczy czy poznamy prawdę, czy się dowiemy, że poznanie prawdy jest niemożliwe, to będzie to nasze wielkie zwycięstwo. Nawet podwójne, pierwsze nasze wielkie zwycięstwo, nasze to znaczy Polaków, no, zwycięstwo będzie to, że stanie pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. Rozumiem, że dopiero wtedy, jak się zmieni prezydent Warszawy, bo Hanna Gronkiewicz-Waltz co najmniej tak samo energicznie, jak przytrzymuje sobie majtki, które chce ściągnąć jej na oczach całej Polski pan minister Patryk Jaki, to tak samo energicznie sprzeciwia się postawieniu na krakowskim przedmieściu, przynajmniej pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej, więc rozumiem, że to zwycięstwo to wiąże się z jakimś spławieniem pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nowy prezydent, już jest szansa, że to zwycięstwo nam umożliwi. Drugie zwycięstwo to będzie polegało na tym, że z inicjatywy złowrogiego ministra Macierewicza zostanie uchwalona ustawa umożliwiająca pośmiertne degradacje. Generał Jaruzelski i generał Kiszczak zostaną zdegradowani do stopnia szeregowca. No i to będzie nasze za grobem drugie zwycięstwo. Jeszcze takich zwycięstw kilka odniesiemy i będziemy mogli uważać się za szczęściarzy. Proszę Państwa, nic więcej przecież żadnych innych zmartwień nie mamy. To znaczy mamy oczywiście, nie ma tego złego, powiadają, co by na dobre nie wyszło, ale można to też odwrócić. Nie ma rzeczy doskonałych. Ledwo pan wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki, nasz balcerowic, nasz balcerowic jest lepszy, to tak jak był w Niemczech kiedyś, kandydował na urząd kanclerza Helmut Kohl, a jego konkurentem był Helmut Schmidt z SPD. No i CDU wymyśliła taki slogan: nasz Helmut jest lepszy, mając na myśli Kohla, więc tu nasz balcerowicz jest lepszy. No i nasz balcerowicz w osobie wicepremiera Morawieckiego przechwalał się publicznie, jak to dobrze tutaj wszystko idzie w gospodarce i tak dalej. No i te przechwałki najwyraźniej musiały zachęcić lekarzy, tych rezydentów, stażystów do tego, żeby wystąpili o podwyżkę pensji. Rzeczywiście zarabiają dosyć niewiele jak na lekarzy, tym bardziej, że tam sekretarki po ministerstwach zarabiają znacznie więcej od nich. No więc nic dziwnego, że się zbuntowali. Te przechwałki pana wicepremiera Morawieckiego wypada skonfrontować z jego wczorajszym wystąpieniem, już trochę bardziej stonowanym, kiedy przedstawiał projekt budżetu na przyszły rok. Otóż projekt budżetu po staremu będzie miał deficyt 40 miliardów złotych. Jak się okazuje, wielkich takich tutaj kokosów Polska na tej dobrej zmianie nie robi.
Przypomnę, że za pierwszej kadencji rządu pana prezesa Kaczyńskiego była słynna kotwica budżetowa, nieprzekraczalny poziom deficytu, ale na 30 miliardach złotych, a teraz ponad 40 i to jest wielki sukces. No widać, że pojęcie sukcesu jest dosyć względne i płynne, ale oczywiście jeśli rząd się tak przechwala, co to on tutaj nie ma, jakie to zaskórniaki sobie tutaj zgromadził, no to nic dziwnego, że lekarze się upomnieli o swoje. Już najwyraźniej stracili nadzieję na jakiś powrót do normalności, że to z pacjentów się będą utrzymywać. Nie, od państwa żądają, żeby państwo zwiększyło procent PKB na służbę zdrowia, no i przy okazji im też okruszki ze stołu pańskiego, żeby spadły. Nawet wzorując się na postępowaniu związków zawodowych z lat ubiegłych, ogłosili głodówkę i tam głodują. Nie wiem, czy w przerwach między posiłkami, czy naprawdę, no ale podobno naprawdę, bo nawet tam pod takim surowym nadzorem medycznym, jak tylko kto komuś zaburczy w brzuchu z tego głodu, to natychmiast idzie do domu i tam już przerywa głodówkę, więc widać wyraźnie, że sprawy publiczne oczywiście są ważne, ale zdrowie jest najważniejsze, no bo jakżeżby inaczej. Proszę państwa, w chwili, kiedy nagrywamy tutaj ten materiał, nie jestem pewien, czy głodówka została przerwana, czy tylko odroczona, ale co tu mówić o głodówce, kiedy rząd hiszpański zwrócił się do premiera Katalonii z prostym pytaniem, czy Katalonia ogłosiła niepodległość, czy nie ogłosiła, bo premier tego autonomicznego rządu Katalonii wprawdzie podpisał deklarację niepodległości buńczucznie wskazującą, że od dnia dzisiejszego Katalonia odzyskuje pełną suwerenność, ale odroczył wejście tej deklaracji w życie. Co to ma oznaczać? Nikt tego nie wie. Rozumiem, że trochę się przestraszył własnej odwagi i gra na zwłokę. No co tu rząd Hiszpanii wymyśli? Rząd hiszpański, moim zdaniem, ale to ja nie jestem na miejscu rządu hiszpańskiego właśnie teraz, to ostatnia chwila, żeby go aresztował całym tym rządem, korzystając z okazji, że żadnych demonstracji na ulicach nie ma, policji nie trzeba było wysyłać, nikogo by nie musiała pałować. No a już jakby został aresztowany ten cały premier, to zaraz by mu rura zmiękła, no i zaraz by zaczął ćwierkać z innego klucza, jakby go tam, zwłaszcza jakby go podłączyli do prądu. O, to takich tam gierojów nie ma. Proszę państwa, no a my tutaj tymczasem świętujemy zwycięstwa i tak dalej, sukcesy. Właśnie pan minister Patryk Jaki ogłosił projekt ustawy o reprywatyzacji, o restytucji mienia. Martwię się trochę, czy nie jest to tak, jak w tym słynnym opowiadaniu Chestertona Złamana szabla, kiedy to ksiądz Brown pyta retorycznie, gdzie mądry człowiek ukryje liść, no i odpowiada, w lesie. A jak nie ma lasu, to co mądry człowiek zrobi, gdzie liść ukryje? A to zasadzi las, żeby schować w nim liść. Więc nie wiem, czy ten projekt ustawy pana ministra Jakiego nie jest przypadkiem takim listkiem figowym, pod którym ma się ukrywać realizacja żydowskich roszczeń majątkowych. To by było rzeczywiście, tym bardziej, że no, z tego, co tam o tej ustawie przeczytałem, to następuje zwrot mienia na poziomie zaledwie 20% jego wartości. I to albo w gotówce, albo w obligacjach. Jak znam życie, to w obligacjach pewnie. No i potem trzeba będzie te obligacje jakoś realizować. No i oczywiście ustawa kładzie kres handlowi roszczeniami. No, zobaczymy, co to będzie. Proszę państwa,
Wszystko widać, że jest dobra zmiana, idzie w kierunku, że tak powiem, częściowego przynajmniej utrwalenia dokonań władzy ludowej. Trudno się temu dziwić w sytuacji, kiedy u podstaw systemu prawnego naszego państwa leżą dekrety nacjonalizacyjne Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Jest to mniej więcej podobne do tego, gdyby w Niemczech podstawą systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec były ustawy norymberskie z okresu hitlerowskiego. No ale nasz nieszczęśliwy kraj, to tu paradoks, jeden paradoks, drugi goni i trzecim pogania, także tutaj nie ma niczego, co by nas mogło zdziwić albo zaskoczyć, proszę Państwa. No, u nas nie ma niczego, co by nas mogło zdziwić albo zaskoczyć, a tymczasem na świecie dzieją się, ujawniają się właściwie rzeczy przedziwne. Oto jeden z takich żydowskich filmowców został zdemaskowany jako sprawca rozmaitych molestowań i jak przeglądamy ofiary, bo to zgłaszają się tam jedna przed drugą, się przez drugą się przechwalają, że mnie też molestował. Widać wyraźnie, że musiał odkorkowywać wszystkie gwiazdy filmowe. Iż one w ten sposób robiły karierę, to widać, że kolegę Szpotańskiego świętej pamięci musiały proroctwa wspierać, kiedy w nieśmiertelnym poemacie Bania w Paryżu pisał: przez łóżek sto przechodzi szparko, stając się damą i pisarką. No więc skoro żydowscy producenci filmowi odkorkowują te amerykańskie gwiazdy Hollywoodu, to cóż dopiero u nas się dzieje, proszę Państwa, u nas odwrotnie. Pewien pan straszliwie obraził te wściekłe kobiety demonstrujące w sprawie swoich macic i tak dalej. No i obraził je w ten sposób, że wyraził wątpliwość, czy ktoś tam je bzyka. No i jedna pani poczuła się do tego stopnia dotknięta takim podejrzeniem, że wystąpiła, czy zamierza wystąpić, pani Frasyniukowa, zamierza wystąpić na drogę sądową. To może być bardzo ciekawy proces, bo zgodnie z zasadami procesowymi ten, kto z faktu wywodzi skutki prawne, powinien go udowodnić, więc pani Frasyniukowa będzie musiała przeprowadzić przed sądem dowód, że jest bzyka. O, jak to udowodni, to nie wiem, pewnie jakichś świadków tam poda, żeby tylko nie fałszywych, bo to dopiero by było problem dla niezawisłego sądu. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że walka o praworządność w naszym nieszczęśliwym kraju wchodzi w zupełnie nową i zupełnie nieoczekiwaną fazę. Tego Ben Akiba nie przewidział.